Jesteśmy w dawnym kinie Światowit, obecnie Muzeum PRL-u w organizacji. Wokół nas mamy wystawę Kadrowanie PRL-u, Henryk Hermanowicz i Jerzy Szot. Ta wystawa jest jednym z elementów Dnia Otwartych Drzwi krakowskich muzeów w Muzeum PRL-u. Drugim ważnym elementem jest zwiedzanie naszych schronów, a może inaczej, zwiedzanie podziemi kina Światowit, w których mieściły się dwa schrony. Jeden z nich jest w dalszym ciągu w bardzo dobrym stanie i go pokazujemy. Być może w przyszłym roku uda nam się przygotować związaną z nim wystawę. To się ten leci kęgły ściany. Ciągnął te powietrze i siła pociągu była tak silna, że było to zamykane jednymi drzwiami, które tutaj widzicie. Witam, panie Leszku. Witam, panie Maćku. Czekam tu na pana z zabytkową strzykaweczką. No witam. Piękna, widzę, szklana strzykawka, taką jak używano dawniej. Używano od początku XX wieku, a również w latach 50., kiedy otworzono ten szpital. Nowa Huta nie miała szpitala i Tadeusz Ptaszycki zaprojektował na terenach osiedla na Skarpie, że to będzie to miejsce. I w latach 1951-54 według projektu warszawskich architektów Skrzyńskiego i Porępowicza budowano szpital na terenie 5 hektarów. W pierwszym etapie wybudowano gmach główny, budynki flankujące i z tamtej strony tak zwaną poliklinikę, gdzie znajdowały się izby przyjęć dla mieszkańców Nowej Huty. Szpital Żeromskiego jest o tyle nietypowym przykładem socrealizmu, że został zaprojektowany w Warszawie, stąd ma więcej elementów baroku. Na dachu są bardzo ciekawe lukarny, czyli takie małe okienka. Sama fasada jest niezwykle majestatyczna, prowadzą do niej wielkie schody. Bardzo ciekawa jest też metaloplastyka na owych schodach oraz detale we wnętrzu. Panie Maćku, za nami znajduje się pomnik patrona szpitala, Stefana Żeromskiego, autorstwa profesora Mariana Koniecznego, odsłonięty przez córkę pisarza
Monikę Żeromską w 1974 roku. Dlaczego Żeromski? Doktor Judym. Panie Maćku, te budynki są rozlokowane we wspaniałym parku. Tak, i to są budynki takie w stylu lekko barokowym. Jest to właściwie jeden gmach, ale składający się z wielu segmentów. Otacza go park, który miał być częścią czegoś znacznie większego, bo pamiętajmy, jesteśmy tuż nad Skarpą, poniżej są Łąki Nowochódzkie, a na tych łąkach miał być tak zwany Park Południowy. Gdyby to wszystko zrealizowano... Z zalewem. Z zalewem, tak. Z okien tego szpitala widać by było dwukilometrowe jezioro, piękne alejki parkowe. Stąd celowo zrobiono tutaj duży teren, który miał być jakby uzupełnieniem tego dużego Parku Południowego. W tym roku szpital obchodzi jubileusz 60-lecia i od tamtego czasu, przez te 60 lat, urodziło się w tym szpitalu kilka pokoleń Nowochucian. Ze 100 tysięcy ludzi? Bliżej 150 tysięcy. Ale nie rodzili się tu od początku, bo Huta istnieje przecież od 49 roku. Wcześniej porodówka to był taki typowy domek Adamskiego, gdzieś tutaj na jednym z okolicznych osiedli. I miejmy nadzieję, panie Macieju, że dalej się będą rodzić Nowochucianie. No i o to powinni się postarać młodzi Nowochucianie. Na pewno się postarają.